Cześć, witajcie, z tej strony Just Element, czyli Osiek und... Und Białkę. Zgadza się. I dzisiaj wracamy po trochę przerwie takiej, która była. Bo Osiek postanowił w nocy... on miał tak... Bo generalnie to się rozchodzi o to, że dostaliśmy taką wiedzę bezużyteczną, że jak się śpi nago, to wtedy ale to miało się lepiej śpi. Ale wyszła taka sytuacja, że Osiek chciał to sprawdzić, bo ja nie mogłem, bo ja nie miałem warunków, bo mnie w domu nie grzeją i zimno. No i Osiek położył się spać nago, no i wszystko tam fajnie, tam już mu się dobrze śpi. I nagle mu dzwoni budzik, dzyń, trzeba do szkoły. No i wyszedł debil na mróz, całkiem goły. No i zaraz chorował się. Miałem anginę, ale prawdzie mówiąc to trochę inaczej wyglądało. Po prostu zachorowałem, ale wracamy, miło was znowu zobaczyć po takiej przerwie. Przenośni. No, że nie was widzimy. I teraz jedzie kolejny! Ty! Nie dłuż w nosie! Dobra, i jedziemy z wiedzą! Yeah. Według amerykańskich naukowców, gry komputerowe pozytywnie wpływają na kreatywność i wyobraźnię. Potwierdzamy tą wiedzę, chociażby dowodem na to jest nasz kanał. Najnowsze badania potwierdzają, że internet sprawia, iż stajemy się samotni, szaleni oraz częściej popadamy w depresję. No kurwa, ja nie mogę, po prostu ja pierdolę. Nie! Nie! Białka się w ogóle nie stresuje od internetu, w ogóle. W ogóle. Digo, daj mi przeglądać Facebooka! Nie chcę prowadzić kanału. W ogóle. Chcę Facebooka. W ogóle. Facebook! W ogóle się daj wejść tak fejka. Dobrze jest, dobra. No to moim zdaniem to jest nieprawda totalna. Moim zdaniem, no weź, nie bujaj, kurna! Dobra, no. Dobrze jest. Dobrze jest. Moim zdaniem nie możemy się stresować z internetu. Internet mnie bardziej rozluźnia, z tego co zauważyłem. Przez całe życie korzystam z internetu jakoś. O, nie wpadam w depresję. Kurwa! Białka też się raczej nie stresuje po jego wypowiedzi. Nie wpada jeszcze w depresję, a szczególnie od podnosu. 25% objętości jabłka stanowi powietrze. Właśnie dlatego jabłka nie toną na wodzie. Dobra, jabłka nie toną w wodzie, więc sprawdźmy to. Znalazłem jakieś jabłka w kuchni, chyba zostały, nikt je nie zjadł. Tutaj mam je. No i wkładamy je do wody. Nie toną. Dla ciekawostki powiem, są przecież takie w Ameryce zabawy na różnych tam takich eventach, że tak powiem, w których trzeba wyłowić głową jabłko z wody, nie dotykając rękoma, nie pomagając sobie innymi rzeczami. Ale my musimy się skupić na jednym. Podobno 25% objętości jabłka stanowi powietrze, właśnie dlatego jabłka nie toną w wodzie. Trudne stwierdzenie, trudno mi to będzie stwierdzić, ale postaram się za pomocą internetu. Dlaczego? Bo raczej sam nie będę wiedział. Ale poczekajcie, spróbuję przekroić jabłko. Może wtedy utonie, ale nie jestem pewien. Połówki też pływają. Dobra. Przekroiłem. Fuh, jakieś słabe. Też pływają. A spróbujmy wyciąć po prostu środek. Dobra, wyciąłem środek. Też się wynurza jabłuszko. A jeśli przekroimy na taki mały kawałeczek, jak widzimy, taki mały kawałeczek jabłka też nie tonie. A sprawdźmy aż taki mały kawałeczek. Jak widzimy, taki mały kawałeczek też nie tonie. Dobra, wróćmy do internetu zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli mamy ufać użytkownikom w internecie, to wychodzi na to, że jabłko ma mniejszą gęstość od wody i dlatego się unosi na powierzchni naszej cieczy. To samo jest powiedziane na tej stronie, że nie tonie, ponieważ ma mniejszą gęstość niż woda i unosi się na jej powierzchni. A na tej ciekawej stronie mamy podane, tutaj na tej stronie mamy pokazane, że jabłka pływają po powierzchni wody, ponieważ niemal 1/4 objętości owocu to powietrze. A jak wiemy, 1/4 to jest 25%. Czyli prawda, jedziemy dalej, następne. Wzdychanie jest dla naszego organizmu tym, czym reset dla komputera. Tym, czym reset dla komputera? Jak dla mnie porównanie człowieka do resetu do komputera, to chyba prędzej mógłbym powiedzieć, że wakacje są dla mnie resetem, jak reset dla komputera. Nieprawda? Ale sprawdźmy to. Nie, ciągle to samo. Reset w kompie to
wciśnięcie guziku na komputerze i zresetowanie wszystkich danych i przywraca komputer do tak jakby czystego stanu, jest przy włączeniu. A my tylko wzdychamy i się czuję tak samo. Powalone, nie czuję się zresetowany. Tak wygląda język pod mikroskopem. Nie. I to by było na tyle. Myślę, że wam się spodobało. Białka też tak myśli, że bo to nasz wspólny kanał. Myślimy, że wam się spodobało, bo... Napracowaliśmy się trochę z tymi... z tą wiedzą. Nieprawda. Dużo jej trochę było. Ej, powiedzmy wam ciekawostkę, bo teraz my nagrywamy to pożegnanie zaraz po przywitaniu. Taka incepcja, lepsza niż incepcja. Także... I dalej gram w tą samą grę, chociaż nie pokazywałem jej, ale dobra. No i myślimy, że wam się spodobało. Bao, bao. Na motywację dajcie nam lajki, prosimy was bardzo, oraz subskrypcję. Dawać lajki, bo to nasze życie. Subskrypcja jest taka dla nas, że wiemy, że... Im więcej mamy subskrypcji, tym bardziej wiemy, że dla kogoś nagrywamy i... Jedna subskrypcja to jeden frag w Battlefieldzie dla mistrza. Który kocha tą grę. No play i... for free. My się będziemy z wami żegnali, pamiętajcie, subskrybujcie. Ciao. Znaczy, to jest trochę gejowskie, więc cześć.